moja przygoda z fotografią rozpoczęła się w 1950 roku. Wtedy sobie tak umyślałem, że przydałby mi się aparat fotograficzny, bo wódki nie piłem, papierosów nie paliłem, a pieniądze również trzeba było wydawać na coś. Co mogłem fotografować? Przede wszystkim dom, otoczenie, to co przed domem, koło domu, kolegę, siostrę, mamę, ojca. Dom, w którym ja mieszkałem, w tej chwili liczy gdzieś około 150 lat. Tam się ja urodziłem właśnie. Pamiętam, jak na stawie przed domem ślizgaliśmy się na ślizgawkach, łyżwy robiliśmy drewniane, bo nie było metalowych. Ludzie zbierali się po prostu na wsi, grali, opowiadali kawały. No oprócz tych zdjęć, które robiłem sam, własnoręcznie, mam cały szereg zdjęć, które reprodukowałem ze zdjęć, które wyciągałem po prostu od ludzi mieszkających w Pleszowie. Pamiętam Pleszów i z wielkim sentymentem wspominam. Znakomita sytuacja i 3-1 protestował bramkarz drużyny gości, ale to raczej miał pretensje do swoich kolegów. Na 20 minut przed zakończeniem spotkania niemal niemożliwe staje się faktem. Krakowski Hutnik wywalcza awans w pucharze UEFA. Myślę, że dzisiejszy mecz udowodnił wszystkim kibicom, że warto przychodzić na stadion na suchych stawach, oglądać tą waleczną drużynę w akcji, bowiem rzeczywiście krakowianie dzisiaj podbili z pewnością serca wielu kibiców. Zwrócił się do mnie inżynier Wawrykiewicz, że są u niego robotnicy młodzi i proszą, żeby dać im do dyspozycji buldozer, spychacz, który by wyrównał teren na suchych stawach i będą w lecie mogli kopać piłkę. A zbiegało się to przypadkowo z tym, że czekały nas w najbliższą wiosnę, w najbliższych tygodniach, potężne roboty ziemne na walcowni gorącej blach i wielkie masy ziemne należało wywieźć nie wiadomo dokąd i z tego usypać trybuny. No i w okresie chyba roku powstał stadion z bieżniami, z szatniami, ale wtedy, o dziwo, nastąpiło oskarżenie mnie przez Komitet Wojewódzki, że ja wybudowałem nielegalną inwestycję. Na to Bierut nie wytrzymał i wybuchnął taką uwagą, że posłaliśmy tam najlepszych ludzi i nikt tam nie wpadł na to, ażeby tej młodzieży dać jakąś rozrywkę, żeby im zrobić jakieś boisko piłkarskie. Jemu przerwał Czechowicz, mówi, znalazł się taki, znalazł. Dyrektor inwestycji Loret wybudował stadion sportowy i teraz chcą go zamknąć. W każdym razie sprawa została definitywnie przekreślona i nikomu krzywdy nie zrobiono. Ja zresztą otwarłem oficjalnie ten stadion. Na cmentarzu rakowickim pożegnaliśmy Rysia Czekałę, wybitnego scenarzystę, reżysera, twórcę paru filmów fabularnych, ale sławę przyniosły mu filmy animowane, które powstały w Nowej Hucie. Na osiedlu Jagiellońskim Rysiek miał pracownię artystyczną, tworzył w niej scenariusze i pracował nad koncepcją plastyczną do takich filmów jak Syn i Apel. Po zdobyciu Złotego Smoka na krakowskim festiwalu filmów krótkometrażowych Rysiek miał tylu gości, że większość z nich zapełniała cały przylegający do pracowni taras z widokiem na Nową Hutę.
On był człowiekiem, który właściwie onieśmielił i zawstydził w jakimś sensie fabułę i dokument. Bo on w kilku minutach zawierał tak nieprawdopodobną siłę prawdy i taką autentyczność twórczą, której prawie się w tej chwili nie widzi. Posługiwał się najprostszą formą, a wyrażał rzeczy, których się nie śniło fabularzystom, tak jakby chociażby w filmie Apel. Auf! Nieder!